No dzień dobry. Dzisiaj przy malinkę. Okres owocowania tych malin jesiennych się zaczął, czyli tych, co owocują na pędach jednorocznych, tych, co wyrosły w tym roku. No i jak widać, jedne już mają malinki, a jeszcze inne dopiero będą dostawały kwiaty, czyli jeszcze będziemy mogli je zrywać w listopadzie. Prawda? Dziś to dopiero młodziutkie owoce. No i co piszecie, dzwonicie, pytacie na live'ach o różne problemy. No i co teraz z takimi malinami może się stać? Jak licho rosną, to o każdej już porze roku można dodać kompost, można dodać jakąś gnojówkę. Jeżeli tak zamierają, słuchajcie, wam teraz pędy w takich malinach, tych co owocują jednorocznych, no to może być tylko jedynie wasz błąd, że zostawiliście takie pędy, które nie zdążyły zakwitnąć w zeszłym roku. Zostawiliście je do wiosny. Tu widać, że on był skrócony. On wydał odnóżki, ale co, kwiaty zaschły. Tak, pęd umiera, bo jego genetyka mówi, że on tylko może żyć jeden rok. I on nie będzie owocował, także no, nie można ich zostawiać. Co innego przy malinach, które owocują na dwuletnich pędach. Tam wycinamy tylko pędy, które owocowały, tak, czyli te. A pozostawiamy takie, co nie owocowały, i one wtedy z pędów bocznych będą normalnie nam owocować. A tu takie pędy z zeszłego roku powinny być usunięte. Następny problem. No, pojawiają się czasami rubaszki w tych naszych malinach, czy to gąsieniczki, czy jeszcze jakieś tam inne. No słuchajcie, jest taki środek teraz. Mamy Lepinox Plus, który możemy zastosować i po jednym dniu, po dwóch. Możemy już takie malinki jeść, bo to jest środek biologiczny na gąsieniczki. I te gąsieniczki po prostu po dwóch dniach przestają żerować, spadają sobie gdzieś tam, stanowią pokarm dla innych organizmów, a my dalej możemy sobie zrywać takie maliny. A na pluskwiaki też? Na pluskwiaki niestety to nie działa. Pluskwiaki najlepiej przed obrywaniem, tak? To malinkami wstrząsny, żeby te pluskwiaki spadły, one słabo fruwają. Bo wtedy, jak je złapiemy razem z owoczem, to ten zapach jest, no troszeczkę, nie? Michalina, nie o, taki. Pszczoła na mnie siada cały czas. No, musiałaś tam czymś usmarować, jakimś nektarem. Nie wiem, czy mnie zaraz urządli, czy nie. Nie, ona czuje tam coś pysznego. Następny problem, widzisz, to jest malinka taka pomarańczowa. I tu od strony słońca ona troszeczkę się ugotowała. To jest miękkie, z tego leci soczek. I zaraz pojawią się robale, tak? Bo jak to zacznie fermentować, gnić, no to pojawią się robale. Takie owoce można szybko zerwać, jeszcze szybciej zjeść. One już są dobre. Już mają białko? I nic się nie stanie. Tak, na czerwonych może będzie lepiej widać. Nie? To są oparzenia słoneczne. No mamy w tym roku piękne lato. O, i taką malinkę też sobie zrywamy. Ona jest pełni wartościowa, tylko dwukolorowa. A przeziernik jeszcze? No przeziernik już też widać, bo takie pędy, chociaż z owocem, będą nam zamierać. Jak polecimy tak wzrokiem po pędzie do samego dołu, to 10, 15, 20 cm od ziemi, jest taka gulejka. I tam siedzi ten owad, co gryzie pęd od środka. I taki pęd najlepiej jak najszybciej usunąć z tą larwą, żeby ona się nam nie przepoczwarzyła, nie dała młodych na przyszły rok. Tutaj mamy malinki z kolei, te co owocują na pędach dwuletnich. Tak, i często te pędy mają po 3-4 metry. On będzie cały czas rósł. Pytacie się, czy je można skrócić. No oczywiście, do zasięgu podpory. Czyli macie podporę dwumetrową, to robicie na 2 metry. Macie podporę jednometrową na metrowe. Nawet pół metra zdatniecie. One i tak będą owocować z tych pędów bocznych, które wypuszczą na rok następny. I teraz, jak już widać, te pędy, które miały owoce, które zjedliśmy z tych malin letnich, one sukcesywnie mogą być usuwane, żeby wzmocnić te pędy, które rosną na rok następny. A te maliny, które teraz owocują, kiedy przycinamy? Te dopiero przycinamy po owocowaniu, czyli zmazło nam resztę malinek. Liście robią się już cytrynkowe, albo zaczynają opadać, wtedy dopiero ścinamy. Nie ścinamy, jak one są w pełni zielone,
bo one muszą oddać do bryły korzeniowej wszystko, co najwartościowsze, żeby ta malinka miała z czego wystartować. Po takim cięciu możemy zastosować obornik, gnojówkę albo kompost. Malina lubi dużo, dużo próchnicy, dużo materii organicznej. Coś jeszcze? To wszystko. To smacznego życzę. Dzięki. Dziękujemy za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli chcesz wspomóc naszą działalność, zapraszamy do naszego sklepu internetowego Zielone Pogotowie. Tam znajdziesz wszystkie nasze poradniki. To, że kupisz u nas poradnik lub inne produkty, będzie dla nas najlepszą pomocą w prowadzeniu tego kanału.